Z okazji 10 urodzin Północnej TV postanowiliśmy zrobić listę top 10 naszych najpopularniejszych filmów. Przez tę dekadę wrzuciliśmy na YouTube tysiące produkcji, a dokładniej ponad 3000. Jednak które obejrzało najwięcej widzów? Podium na pewno Was zaskoczy, ale zanim dojdziemy do pudła, to zacznijmy od miejsce 10. Karol Labuda gotuje w szkole. Z czym kojarzy Wam się jedzenie ze szkolnej stołówki? No właśnie, a co jeśli powiemy Wam, że w ówczesnym zespole szkół numer 4 w Pruszczu Gdańskim obiady przygotowywał uczestnik telewizyjnego programu MasterChef? Do takiej niecodziennej sytuacji doszło 9 czerwca 2016 roku. Pierwszy raz w życiu gotuję dla tak dużej ilości osób. Tak naprawdę gotowałem już, ale dla znacznej mniej ilości. To jest takie małe wyzwanie, ale wcale się nie stresuję. No fajnie się tak gotuje w takiej dużej kuchni z takimi sprzętami. Było bardzo dobre. Inne niż zawsze jest spaghetti. No dobrze, a jakie typowo polskie danie przychodzi Wam na myśl w pierwszej kolejności? Dobra, pewnie były to pierogi, ale co powiecie na gołąbki? Tylko teraz będą w wersji latającej. Miejsce 9. Gołąb pocztowy w Centrum Kultury i Sportu to nie żart. Film wypuściliśmy 1 kwietnia 2011 roku, więc pewnie większość miała wątpliwości, czy to przypadkiem nie dowcip. Ale na szczęście w tytule umieściliśmy informację, że nie jest to żaden żart. I faktycznie, w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim swoje gniazdko uwił gołąb pocztowy, który nie miał ochoty opuszczać stadionu. Czyżby doszły go słuchy o niezłej imprezie w trakcie Dni Pruszcza? Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych został poinformowany o tej sprawie, chociaż do tej pory nikt po gołębia się nie pojawił. Jeżeli ktokolwiek potrzebuje więcej informacji, prosimy o telefon do naszego centrum. Udzielimy każdej pomocy. Jeżeli właściciel tego ptaszka się nie pojawi, apelujemy do miłośników gołębi o kontakt, zanim ów biegający gołąb nie stanie się naturalną ofiarą jakiegoś ciekawskiego koturka. Co ostatecznie stało się z gołębiem, tego niestety nie wiemy. Wrócił do domu albo ktoś go adoptował, a może przebranżowił się w gołębia weselnego. Miejsce 8. Przedszkolaki opowiadają o miłości i małżeństwie. Wesele, miłość, małżeństwo to ciężki temat dla każdego dorosłego mężczyzny. Ale w materiale z 1 czerwca 2012 roku nie nagraliśmy na szczęście narzekań panów, ale przed kamerą stanęły przedszkolaki. Sporo tam ciekawych i dających do myślenia opinii na temat miłości. Miłość to jest ktoś, że się osoba zakochała w kimś. Miłość jest wtedy, kiedy się ktoś zakocha razem ze sobą. To znaczy, że się daje czekoladę. Czyż to nie piękne? Ale czas na kolejną pozycję w naszym zestawieniu. I prawdę mówiąc, sam nie wiem, jak mam Was podprowadzić pod następny materiał. Niech może po prostu tytuł mnie wręczy. Miejsce 7. Nie tylko penis. Gdańsk archeologiczny Eldorado. No tak, podobno seks sprzedaje się najlepiej, a do tak zwanego wejścia na szczyt potrzeba w końcu penisa. I to niekoniecznie prawdziwego. Spokojnie, spokojnie, żadnych scen tutaj nie zobaczycie, bo chodzi o znalezisko archeologiczne. To właśnie wykopanie z podziemi sztucznego falusa zrobiło furorę 19 maja 2015. Roku. Sam skórzany fallus prawdopodobnie nieprzypadkowo znalazł się w tym miejscu. Niegdyś w okolicach podwala przedmiejskiego znajdowało się sporo domów publicznych, a w baszcie kotwiczników stojącej w okolicy od XVI wieku mieściło się więzienie, w którym często zamykano łamiące prawo prostytutki. Również kolejny nasz materiał dotyczy niesamowitego zabytku, który tym razem wzbudzał spore zainteresowanie wśród mężczyzn. Miejsce 6. Ursus C451 prawie jak nowy. Zabytkowy Ursus, bo o nim oczywiście mowa, stał przed zespołem szkół w Rusocinie. Uczniowie zaangażowali się w jego renowację pomimo wielu problemów i przeciwności losu. Powolutku przygotowujemy, ale jak widać, praca nie jest taka łatwa. Okazuje się, że po drodze natrafiliśmy na sporo problemów. Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Prace idą do przodu. Widać, że wszyscy są bardzo mocno zaangażowani. Pozostajemy w temacie motoryzacji. Czy ktoś ma ochotę kupić samochód taki do 1500 zł? Nie ma problemu, spieszymy z pomocą. Miejsce 5. Golf, Lanos i Hyundai Accent auta za 1500 zł, Północny Garaż, odcinek pierwszy. Poradnik został opublikowany 4 sierpnia 2015 roku, więc nie polecam do końca ufać temu, co tam usłyszycie. Ale niesamowite jest dowiedzieć się, jakie wtedy mieliśmy wymagania względem samochodów i jakie fury głównie jeździły po polskich drogach. To mój operacyjny Lanos, który mierzy na co dzień na materiały. Jest z nami od 2001 roku. Kupiliśmy go razem z moim ojcem od przedstawiciela handlowego salonu w Gdańsku. Mnóstwo przygód się z nim wiąże. Najważniejsze jest to, że jest dzielny, daje radę i jedzie do przodu.
reszta jest nieistotna. Wszystko można znieść. Motoryzacja to jeden z istotniejszych tematów Północnej TV, więc ciągle pozostajemy w świecie samochodów. Przez te 10 lat wypuściliśmy setki testów przeróżnych aut, więc nic dziwnego, że miejsce tuż przed podium zajął jeden z nich. Miejsce czwarte BMW X1 Test. Drobiazgowe testy, jazdy po ciężkich, zaśnieżonych drogach, a na koniec jak zwykle celne uwagi. X1, tak jak X3 czy X5, nie jest Land Roverem Defenderem i w rajdzie Paryż Dakar raczej nigdy nie wystąpi. Kończymy ze śnieżną scenerią i przechodzimy do letnich szaleństw. Szaleństw na torze przez 11-latka. Miejsce trzecie, Jaś Borawski, mały geniusz driftu. Nie ma co ukrywać, wtedy 11-letni Janek dawał nieźle popalić. Drifty w jego wykonaniu robiły na wszystkich wrażenie, więc nic dziwnego, że news obejrzało ponad 280 tysięcy osób. Zaczęło się to od warsztatu samochodowego, gdzie właśnie budowali takie driftowozy. Jako najmłodszy drifter w Polsce, Jan jest chlubą powiatu gdańskiego. Pozdrawiam mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i okolic. Dziękuję. A co, jeśli połączymy drift z Ładą, wyjdzie nam materiał, który zajmuje drugie miejsce w naszym zestawieniu. Miejsce drugie, Łada V8. Film trwa zaledwie 41 sekund, nie ma w nim lektora, a obejrzało go ponad 480 tysięcy osób. Nie trzeba w końcu gadać, jak ktoś wywija takie bączki Ładą V8. Wreszcie przyszedł czas na miejsce pierwsze. Czy będzie to kolejny materiał motoryzacyjny? A może kulinarny? Albo znowu erotyczny? Nic z tych rzeczy, to będzie przerażający horror. Miejsce pierwsze, Parzy i zabija, Barsz Sosnowskiego w Pruszczu Gdańskim. Wysoki, z licznymi parzącymi odnogami, plujący kwasem, taki jest właśnie Barszcz Sosnowskiego. I chociaż trochę ubarwiłem opis, to nie dajcie się zwieść. Roślina cały czas stanowi śmiertelne zagrożenie. Materiał wypuściliśmy 2 lipca 2015 roku, a Barszcz Sosnowskiego to corocznie powracający problem w całym powiecie gdańskim. Pewnie dlatego to właśnie ten materiał obejrzało ponad 620 tysięcy osób. Jak się przed nim uchronić? Przede wszystkim unikajmy bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. Nie próbujmy się do niej w ogóle zbliżać. O miejscach występowania barszczu możemy powiadomić Straż Pożarną, Urząd Miasta, Gminy lub Powiatu. Dziękujemy, że obejrzeliście naszą listę Top 10 i mamy nadzieję, że za jakiś czas wspólnie wspomnimy kolejne najpopularniejsze materiały z YouTube. Całą listę z linkami do poszczególnych filmów znajdziecie w komentarzu. Polecamy również zobaczyć klasyczne blokowanie McDonalda w Elblągu, część trzecia oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.